Czwórka, Polskie Radio, Nocny Transport. Dzień dobry. Dobry wieczór, Arturze. Dobry wieczór. Artur Rojek, moim gościem. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo proszę, bardzo mi miło. Artur, przyniosłeś dzisiaj ze sobą swoją playlistę, jak każdy gość, i przyznam szczerze, że ja przesłuchałam sobie wszystkich tych utworów po kolei. Myślałam, że się popłaczę. Czy to jest smutno? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja lubię, osobiście ja lubię. Aha. Ja też, więc dobrze chyba, nie? Czy ten płacz to był taki pozytywny raczej, tak? W sensie taki, smutny, może nie tyle... ale wiem o co chodzi. Ale to nie był taki depresyjny smutek, tylko taki melancholijny, taki przyjemny. Tak, to prawda. Ja lubię. Nie wiem, czy ty też tak masz. Ta bardziej przyjemniejsza odmiana melancholii. Tak? Zapowiedziałeś mi dzisiaj przed programem, że nie jesteś zbyt gadatliwy, dlatego przygotowałeś utwory, które trwają bardzo długo. Nie. Wiesz co, przygotowywałem na początku utwory dłuższe, ale doszedłem do wniosku, że to chyba byłaby przesadą, gdybyś tutaj miała zagrać utwór 27-minutowy, więc postanowiłem wybrać inne, ale nie zauważyłem, że zostawiłem jeden ponad 10-minutowy. Natomiast no, z tą gadatliwością to jest różnie. Rzeczywiście bywa tak, że za dużo nie gadam, zwłaszcza o piosenkach. Natomiast wiesz, no jak się tutaj pojawi jakiś, a wydaje mi się, że się pojawi jakaś fajna wibracja, to może i się rozgadamy. Będziemy więcej gadać niż słuchać. Tak, przygotowywałem playlistę, to było dosyć takie ekspresowe działanie, dlatego że zostało pozostawione przede mną zadanie: słuchaj, kiedy masz wolny termin? Więc pomyślałem sobie, że wolny termin mam w poniedziałek, czy jakiś tam inny dzień, który już nie pamiętam, jak to na początku się umawialiśmy. Zrobimy to, mogę to zrobić tylko wtedy i wtedy. Muszę szybko przygotować playlistę. Ja jakoś nie analizowałem tego. Na początku myślałem, że przeanalizuję to, wybiorę to pod jakimś kątem, a może pod tym, a może pod tym, a może pójdę po rzeczach, które mnie w jakiś sposób intrygują teraz, a może pójdę po takich, które budzą jakieś we mnie wspomnienia albo skojarzenia. No i tak myśląc o tym, pomyślałem, że zajmie mi to zbyt dużo czasu, więc pójdę taką drogą dosyć naturalną, a więc wrócę do piosenek, które budzą moje dobre i takie melancholijne skojarzenia i wiążą się z jakimiś tam przeszłymi wydarzeniami, ale jednocześnie też umieściłem na tej liście piosenki, które aktualnie mnie w jakiś tam sposób poruszają, a jednocześnie też pasują do tych starszych. No i w ten sposób powstała playlista, której nie należy czytać jako rzeczy, których Arturek na co dzień teraz słucha, bo akurat Arturek na co dzień słucha teraz innych rzeczy, ale tych kiedyś słuchałem, tak. Dobrze, i do nich często wracam. Pierwszy twój wybór, oddaję tobie pałeczkę. To jest taka bardzo swego czasu znana amerykańska piosenkarka, która chyba nie była znana aż tak bardzo poza swoim krajem. Przynajmniej ja jej nie znałem do momentu filmu pod tytułem Mistrz. Tam za ścieżkę dźwiękową odpowiada John Greenwood, ale pojawiają się też piosenki. Między innymi jedną z tych piosenek, jako że film się dzieje też w tych czasach, to jest film o początkach kościoła scjentologicznego, między różnymi innymi piosenkami i muzyką Johnego Greenwooda pojawia się piosenka No Other Love, Joe Stafford. No to bardzo proszę. Czwórka, Polskie Radio, Nocny Transport, ze mną mój gość Artur Rojek. Piękne to było. No, fajne, też mi się podoba. Bardzo odpowiednie moim zdaniem na pogodę, która jest za oknem. I na porę. I na porę, tak, to prawda. Mój wybór teraz. Bardzo ciężko jest zaskoczyć człowieka, który odpowiada za Off Festival. W ogóle bardzo ci dziękuję za ostatnie ogłoszenie John Hopkins. Jestem absolutnie zachwycona. Uwielbiam tego mężczyznę. Po prostu jest miłością mojego życia. Jeszcze na dodatek live. Nowa płyta podobno na horyzoncie. Bardzo ci, Artur, dziękuję. Tak, dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co, także ale ty na playlistę przygotowałaś taką, że ja tu nic nie znam. Naprawdę? Znaczy w większości. Bardzo dobrze, no bo teraz chciałbym ci zaprezentować kobiecą moc. Dobrze. Nie wiem, czy kojarzysz taką panią Shy Girl. Nie, to nie mam podglądu akurat do tej piosenki. Nie, ale chyba nie kojarzę. Wiesz co, to jest taka pani, którą ja poznam a propos pracy w radio. I jak ja ją usłyszałam, co ona wyprawia razem z takim producentem Sega Bodega, to jest
Będziesz chciał może zaprosić. Producenta też nie znam. To bardzo, w takim razie proszę i wsłuchuj się, bo myślę, że warto by było, żeby odwiedzili nasz kraj. Czwórka, Polskie Radio, Nocny Transport, z moim gościem wciąż Artur Rojek, jeszcze nie uciekł po Szajgel. Nie no, nie dlaczego miałbym uciekać? Przerabiamy też takie rzeczy na festiwalu i to bardzo, bardzo dużo. Natomiast, no, fajny utwór, ale żebym jakoś więcej mógł na ten temat powiedzieć, to musiałbym ten projekt poznać trochę bardziej, trochę szerzej. Prześleć. Szajgel i Sega Bodega. Powiedz mi, Artur, bo tak rozmawiamy o tym o festiwalu. Jeszcze raz, jestem przesiemiony. Na zdrowie. Mhm. Ale to nie było kichnięcie. Dziękuję. Artur Rojek, bardzo ci dziękuję w takim razie, że się zjawiłeś, mimo tego, że jesteś chory. Mam takie pytanie do ciebie, bardzo mnie to ciekawi. A propos właśnie o festiwalu. Najdziwniejsze momenty od artystów. Jakieś wymogi. Mogłeś mnie uprzedzić. Mogłeś mi uprzedzić, to mi się przygotował. Miałem różne dziwne zapytania w związku z na przykład rajderem cateringowym. To były różne, na przestrzeni 13-letniej historii zdarzały się różne rzeczy. 13 lat temu Polska była w innym miejscu niż jest teraz i na przykład nie było w sklepach czegoś takiego jak biowino. Potem miałem takie zapytanie też, znaczy taką adnotację w rajderze Iggy'ego Popa, że pośród wszystkich tam rzeczy, których sobie życzył, różnych, nie będę tutaj wnikał w szczegóły, jednym z jego życzeń było dzieło sztuki w garderobie. Ale to było takie bardzo ogólne, to po prostu dzieło sztuki. Bo słyszałam też historię, w którym się chciałem przynieść jakieś dzieło sztuki z chaty, ale menadżer mi powiedział, że mnie przynosił, bo mi zniszczy. To był żart generalnie, że z tym dziełem sztuki. I takich rzeczy zaskakuje. Słyszałam jeszcze o świńskich głowach. A, tak, świńskie głowy, siano, kości świni, to też miałem takie, realizowałem jakiś taki projekt, który nazywał się Peak, to była jedna z chyba z ostatnich płyt Matthew Herberta, albo przedostatnia płyta Matthew Herberta, której koncept jakby polegał na tym, że Matthew Herbert rejestrował życie świni od momentu jej narodzenia do momentu podania jej na stół. Samplował dźwięki z tego życia, jakby od początku do końca. I na podstawie tej dokumentacji nagrał płytę pod tytułem Peak. I ten projekt był prezentowany na OFF-ie w 2000, już teraz nie pamiętam, 13 albo 14 roku. To był koncert specjalny w Centrum Kultury Katowice. I pamiętam, że jak przyszedł rider, to ten rider trafił, rider backline trafił do osoby, która się zajmuje systemem nagłośnieniowym. Przez przypadek. I ten mój kolega, który dostał ten rider, zadzwonił do mnie i mówi: ty, Artur. Ja mówię: co? I wiesz co, dostałem rider od takiego kolesia, co się nazywa Matthew Herbert. A ja mówię: no i? A on mówi: ty, on tu ma napisane, że ja mam musiano dostarczyć. I świńskie kości. Ja, skąd ja to mogę wziąć? Finalnie dostarczyliśmy i siano, i świńskie kości. Koncert polegał dodatkowo, oprócz tego, że to wszystko było obecne na scenie, Matthew Herbert zażyczył sobie też kucharza, który piekł mięso na scenie. Miał kuchnię zaaranżowaną podczas koncertu, piekł mięso. On te dźwięki samplował, te skwarczenie tego tłuszczu, puszczał je na przody, a na końcu to mięso było podane publiczności. No, to było dziwne, a świńskie głowy to były związane z rajderem zespołu Mayhem. A, no tak, tak, tak. Ale jak ja bardzo chciałem zrobić ten koncert, ja nigdy nie widziałem koncertu Mayhem wcześniej. Miałem okazję go zobaczyć dopiero później, ale później po tym, jak się nie zdecydowałem na koncert Mayhem, dlatego że pomyślałem sobie, że te świńskie głowy, znaczy nie świńskie, to były głowy krów nabite na pal, mogą być, to może być too much, więc zrezygnowałem. Po czym widziałem koncert Mayhem na festiwalu, którymś tam festiwalu latem za granicą. I tak sobie pomyślałem, że
Może to OFF nie jest do końca najlepszym miejscem dla takich no, moja koncertów. Moja menadżerka mówi, że tylko wyobraźnia nas ogranicza. To teraz twój wybór kolejny. Ja te piosenki starałem się układać tak, żeby one jakoś klimatycznie gdzieś ze sobą wiązały. A ja ci to wszystko niszczę swoimi wsadami. Nie, okej. Okay. Może to dobrze, czy tak właśnie. Następną piosenką będzie piosenka Scotta Walkera, piosenka pod tytułem It's Raining Today. Dlaczego ją wybrałem? Scott Walker jest bardzo charakterystycznym i takim bardzo oryginalnym twórcą. Kiedyś występował jako jedna trzecia takiego popowego składu Walker Brothers, który w drugiej połowie lat 60. był mega popularny w Wielkiej Brytanii, chociaż byli zespołem ze Stanów Zjednoczonych i dziś w pewnym momencie nawet otarli się o taką rywalizację z The Beatles. Natomiast po czasie Scott Walker, po opuszczeniu Walker Brothers, zaczął robić swoje płyty. To jest piosenka z wczesnych takich solowych dokonań, bo w późniejszych solowych dokonaniach Walker odszedł taką bardzo awangardową stronę. Ale natomiast tutaj już w tych popowych piosenkach Walkera z wczesnego okresu słychać, że ten facet miał podejście do muzyki bardzo takie niebywałe, bardzo unikatowe. A jak się słucha tej piosenki, to pomimo tego, że jest to bardzo dosyć radiowy utwór, no jest on bardzo niesamowicie zaaranżowany. On ma tutaj takie stuprocentowe władanie nad tą melodią. On tą piosenką rządzi. To jest coś rzadko zdarzającego się w muzyce popowej. No i dlatego. Scott Walker, It's Raining Today. Czwórka, Polskie Radio, ze mną wciąż Artur Rojek i to był jego wybór. Scott Walker, no cóż, przepiękna jest to melodia, faktycznie. Mnie w ogóle bardzo zaskoczyło ostatnio, jak przeczytałam, czego nie wiedziałam, że ty byłeś pływakiem. Tak. Zawodowym chyba, tak? Zawodowym to nie, znaczy o ile... Bo to zawodowy to tak, że się płaci, no nie? No, tak. No niestety to nie był taki czas, że się płaciło akurat. Dostałem kiedyś taką od dyrektora kopalni kartkę do sklepu G, że mogłem sobie magnetofon kupić. Pytam, bo w gimbazie jeszcze jak byłam, to pływałam na sztafetach. Dlatego mnie to tak zaintrygowało, że tutaj pływanie zjawiło się w twoim życiorysie dosyć poważnie. No tak, tak. No, byłem związany z pływaniem bardzo długo, nawet z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego specjalizacją spływania. Także generalnie jakbyś... Może już nie ty, bo ty startowałeś w sztafetach, ale ktoś cię chciał nauczyć pływać, no to jeszcze bym może dał radę. Dobrze, to będę odsyłać w takim razie do Artura Rojka. Teraz mój szybki wybór. To jest kolejne odkrycie dzięki pracy w radio. Jest to Anasir i to jest takie moje bardzo też wynalazek, bo oni mają może z 200 odsłuchów na SoundCloudzie, nie więcej. Pochodzą z Nepalu. Płytę nagrali w Katmandu. Nagrali jedną epkę, która się nazywa Mandala, wydana bodajże w zeszłym roku. No i jest to, coś w tym magicznego jest. Nie wiem, czy to chodzi o jakby ich miejsce pochodzenia, bo cała elektronika, którą oni wydają, nie jest jakoś, wiesz, zachwycająca, to nie jest odkrycie na światowym poziomie, ale coś mają magicznego. Także pomyślałam sobie, że bardzo chciałam, żebyś tego posłuchał. Bardzo proszę. Czwórka, Polskie Radio, Nocny Transport, przed mikrofonem Zamilska, wciąż ze mną Artur Rojek, mój wspaniały gość. Anasir przed momentem wybrzmiało, trio prosto z Katmandu. To teraz co? No, twój wybór. To ja teraz z Katmandu do Związku Radzieckiego chciałem się przenieść. Ten człowiek nazywa się Michał Taliwardiew i w czasach, no tam dawno temu, między w latach 50., 60., 70. był takim bardzo prominentnym i znanym kompozytorem muzyki filmowej do wielu radzieckich filmów. Między innymi skomponował muzykę do znanego w Polsce serialu, tak znanego może tobie nie, ale pokoleniu starszemu niż twoje, znanemu na pewno. To był serial pod tytułem 17 mgnień wiosny. Ja nie byłem fanem tego serialu, nawet pamiętam nazwę takiego serialu, ale nie pamiętam, żebym go oglądał, ale mam kolegów, którym nazwa Taliwardiew już coś mówiła. Ja na jego muzykę trafiłem
Jest taka firma, która wynajduje artystów sprzed lat, takich, którzy czasami zrobili coś pojedynczego, po czym słuch o nich zaginął i teraz odkopują ich i okazuje się, że to była świetna muzyka i generalnie byli niedocenieni. W przypadku Darii Bardiewa trudno powiedzieć, żeby był niedoceniony, natomiast na pewno nie była to osoba znana bardzo szerokiej publiczności, a jego muzyka na pewno na to zasługuje. Ta firma nazywa się Light in the Attic i wydaje bardzo dużo ciekawych płyt. I tam zauważyłem kiedyś płytę pod tytułem Film Music Michała Tari Wertiewa. Generalnie muzyka z tego okresu jest, nie wiem z jakich powodów, czy z powodów charakterologicznych, czy z powodów mojego pochodzenia, słowiańskiego pochodzenia, ale jest mi mega bliska. Jakby muzyka z okresu, z lat 70., 60., muzyka rosyjska, ale też muzyka francuska. Ja myślę, że one są gdzieś w jakichś tam momentach dosyć zbieżne ze sobą. Bardzo tak emocjonalnie na mnie działają, więc ta płyta, ten potrójny album bardzo mi się spodobał. I wybrałem utwór. Tutaj mi się nie wyświetla tytuł na komputerze radiowym. Boys and the Sea. Boys and the Sea, tak. To ten utwór z płyty Film Music Michała Tariverdiewa. To był przepiękny wybór Artura Rojka, który nadal ze mną w studio. No, to moja wydawczyni mówi, że ma muzycznie uniesienia w tym momencie. To teraz ja coś dla ciebie przygotowałam. Numer 16 z listy. Nie wiem, czy kojarzysz takiego pana, który się nazywa Debris. Debris? Nie, Jonathan Brie znam. Nie. Debris to jest Thomas Xavier, Francuz, który jeździ po całym świecie i nagrywa tam płyty. I Aha. teraz stworzył kolejny projekt ponownie w Afryce. Nazwał go dźwięcznie Ko. Okej. A, to znam Znasz to. to? A widzisz, proszę Znam. bardzo. Czwórka, Polskie Radio, ze mną wciąż Artur Rojek, Zamiński, Nocny Transport, grupa na Facebooka, tylko przypominam, że wciąż możecie tam dołączać, komentować. Arturze, to teraz twój kolejny romantyczny wybór. No tylko tak w tytule. Piosenka nazywa się Pack Your Romantic Mind i to jest piosenka z takiego wczesnego albumu, chyba bodajże drugiego albumu w karierze zespołu Stereo Lab. Stereo Lab to był zespół w połowie brytyjski, w połowie francuski, który funkcjonował na przełomie tam 90. któregoś i 2000. któregoś tam roku. Aż w pewnym momencie zawiesił działalność. Znaczy, żeby nie wnikając jakby w szczegóły, to jest piosenka, w ogóle zespół Stereolab jest zespołem, który był swego czasu bardzo ważny dla mnie w okresie, kiedy funkcjonowałem z zespołem Mysłowic. To był taki zespół, który bardzo mnie inspirował, ale nigdy nie byłem w stanie zagrać tak jak oni. Uważam, że to jest jeden z najlepszych zespołów lat 90., mega oryginalny. Nie wiem, czy nie jeden z najoryginalniejszych, jakie w życiu kiedyś przeszły przez moje uszy. Ta piosenka Pack Your Romantic Mind pochodzi z wczesnego okresu ich działalności. Natomiast na tamten czas, na rok 90. bodaj czwarty, to była rzecz bardzo świeża, bardzo nowa i też trochę ocierająca się o ten klimat muzyki, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Akurat tutaj chodzi o muzykę francuską przez głos wokalistki zespołu Stereolab, czyli Letitia Sadier. Posłuchajmy. Stereolab i wybór Artura Rojka. Właśnie śmiałam się trochę do Artura, że bardzo wygodnie prowadzi się z tobą audycję. Tak pięknie zapowiadasz te utwory, bo ty pracowałeś w radio przecież. Tak, prowadziłem swoje audycje radiowe kiedyś w takim radio, które się nazywało swego czasu Rock Radio, tego już nie ma chyba, nie? Chyba nie. A wcześniej pracowałem w Radiu Top i w Radiu Rezonans. Znaczy, to nie wynikało z tego, że ja bardzo lubiłem radio jako radio, w sensie, bo są takie osoby, które lubią atmosferę radia, lubią siedzieć, mówić do mikrofonu. Tak jakby myślę, że w pewnym sensie się trochę to ich nawiedza jakby i inspiruje. Natomiast ja pracowałem w radiu, prowadziłem tę audycję w radiu, dlatego że ja miałem taką potrzebę, którą w zasadzie cały czas mam i realizuję ją teraz aktualnie przez festiwal, a po prostu puszczanie ludziom piosenek, które lubię.
Tą słabszą stroną było opowiadanie o nich. I to mnie strasznie. To mi sprawiało największy problem w prowadzeniu audycji, więc nie uważam i nie tęsknię za. Znaczy nie uważam, że to była moja ulubiona robota Ja się boję, że mi i się nie kiedyś tęsknię muzyka za nią. skończy. Więc teraz, jak ktoś mi proponuje audycję w radiu, bo zdarzają się takie propozycje do dzisiaj, no to wiem, z czym się to kojarzy i podziwiam wszystkich ludzi, którzy pracują w radiu i potrafią o muzyce opowiadać. To jest niesamowita sztuka. No ja się tego wciąż uczę. Artur, powiedz mi, jak się gra w jednym z najpiękniejszych moim zdaniem miejsc, bo też jestem ze Śląska. Chodzi mi o NOSPR. Potężne, wielkie przedsięwzięcie, wielu muzyków na scenie, orkiestra Polskiego Radia. Wow, jak? Jak gra się wiesz co, jak już się gra, to mogę powiedzieć, że to nie jest jakieś wyjątkowo inne przeżycie niż granie w innych salach. Natomiast jak się wchodzi do tej sali, jak się na nią patrzy, myśli się o tym, że za chwilę stanie się tam na scenie, to jest ogromne wrażenie. Tak, świadomość tego, że wystąpisz w takiej sali, w tak pięknym miejscu dla ponad 1500 ludzi na dwóch koncertach, jeden po drugim, no to jest rzecz, która no, możesz czuć się dobrze z takiego powodu. Ja bym się bała dźwięku tam wydobyć jakiegokolwiek. Natomiast sam koncert był tak. Przez to, że to był pierwszy koncert, jedyny koncert na tej trasie, który był zagrany z orkiestrą, gdzie odbyła się tylko jedna próba, bo orkiestra przygotowywała się do koncertu wcześniej, ale bez mojego udziału. Natomiast przed koncertem odbyła się tylko jedna próba. To był koncert, który był bardzo mocno sfokusowany na tym, że ja słuchałem, czy się czasami nie rozjeżdżamy. I nie byłbym w stanie tego fizycznie zrobić, żeby dopasowywać się do orkiestry, bo wszyscy graliśmy do jednego odsłuchu. Natomiast no, taka mi świadomość towarzyszyła przez cały koncert. Więc jak słyszałem, że gdzieś tam harfa idzie troszeczkę do tyłu, to jakby cała ta moja koncentracja skupiała się na harfie. No i tak musiałem przeżyć ten koncert. No, na szczęście to z tych 17 czy tam 15 utworów było tam 5 utworów zagranych z orkiestrą. Miłe przeżycie. Tutaj ja tylko polecam Państwu tutaj tę płytę przesłuchać, bo naprawdę te aranżacje robią wrażenie. To teraz mój wybór, numer 4, i to znasz, Aż Kusza. Też jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi Tak, o ja dźwięki spotkałem się z tym elektroniczne. artystą kilka lat temu, kiedy on zaczynał. I był to taki jeden z kilku artystów, których brałem pod uwagę w tamtym czasie, jeżeli chodzi o line-up festiwalu, ale z jakichś tam powodów się nie pojawił. Natomiast pamiętam, że jak go usłyszałem, to jego muzyka była dla mnie bardzo oryginalna. Tak, to prawda. Niezwykły człowiek, bardzo proszę. Czwórka, Polskie Radio, ze mną Artur Rojek. Arturze, nie wiem o co ci ty. Aha, wiem o co chciałam cię zapytać, żebym nie zapomniała. Bo bardzo mnie zafascynowała twoja historia, że ty na życie kiedyś zarabiałeś zbierając mech w Szwecji. To jest niezwykła historia w twoim życiu, zbierać mech. Ja wiem, czy niezwykła. Dużo ludzi zbierało mech ze mną. Naprawdę? Ja pierwszy raz w ogóle słyszę, że można zarabiać w ten sposób, zbierając mech. Myślę, że można zarabiać różne sposoby, jeszcze bardziej dziwne niż zbieranie mchu. Znaczy ta historia była związana z okresem, w którym wielu Polaków jeździło do Szwecji zbierać jagody. Słyszałeś o tym, że Też nie. jeżdżą. Nie? Nie, nie. No, a truskawki? No truskawki tak. No to truskawki się zbierało chyba w Szkocji, czy tam, nie wiem, w Niemczech, a w Szwecji zbierało się między innymi jagody. I ja pojechałem na zbieranie jagód z grupą znajomych. Okazało się, że na miejscu, a to była taka wycieczka, na którą trzeba było odłożyć kasę, żeby się tam dostać. Więc dostaliśmy się już tam, finalnie żeśmy tam przyjechali. Okazało się na miejscu, że nie ma jagód, bo była ciężka zima. I nie ma pracy przy zbieraniu jagód, bo ta ilość jagód, która jest, już została albo zebrana, albo ci ludzie, którzy pracują, jest to wystarczająca ilość, więc
więc nie ma pracy przy Jagodach, więc zaczęliśmy szukać innej pracy i przez tydzień szukaliśmy różnych rzeczy i nawet zbieraliśmy taki, jest taki nawet, jest, to też jest bardzo oryginalne, owoc się nazywa Jutron albo Jutron, to jakoś tak, zbiera się go na bagnach i za takie wiaderko małe, Szwedzi bardzo dużo kasy płacili. I ja zbierałem ten Jutron przez 8 godzin na tych bagnach i znalazłem dwa takie owoce, więc następnego dnia rzuciłem tą robotą i jakiś czas później okazało się, że jest coś takiego jak skup mchu. Szwedzi używali w tym czasie ten mech do stroików na święta i wieńców pogrzebnych i nikt nie chciał tego w Szwecji zbierać, dlatego że w lasach ten mech bardzo szybko wysychał. Trzeba było bardzo wcześnie zacząć zbierać, czyli około 4 nad ranem, żeby on był wilgotny i żeby można go było wyciągać. Masakra. Poza tym było tam bardzo dużo komarów w lesie. Naprawdę bardzo dużo komarów i to była bardzo trudna praca. No i ja przez ten miesiąc zbierałem ten mech. Dało się. No ja nudno zarabiałam na życie, stojąc za barem zazwyczaj po 12 godzin. No wiesz, nie wiem, czy to jest nudniejsze niż zbieranie mchu. No jakoś wydaje mi się to mocno fascynujące, zbierać mech w Szwecji. To, może jeszcze zbierają. Może. Może nie na wieńce pogrzebne, ale wiem, że po latach zdarzyła mi się też taka historia, na pewno nie zdążymy z piosenkami wszystkimi, ale po latach zdarzyła mi się taka historia, że byłem w Danii i poszedłem do restauracji. Takiej bardzo fajnej restauracji, bardzo dobrym jedzeniem. I tam było takie to się nazywa chyba tasting menu, nie? Tam jest 8 posiłków podawanych w takich małych ilościach. I one były takie bardzo wyszukane, oparte o skandynawskie produkty i na deser dostałem ten mech. Poważnie. Polany czekoladą. Kiedyś wydawałeś ten, teraz wydawałeś pieniądze. Kiedyś jeździłem do Szwecji zarabiać na mchu, a teraz potem wydawać. Pojechałem do Danii, żeby na ten mech wydać. Dobrze, Artur, muzycznie teraz twój wybór, jakbyś zapowiedział pięknie państwu, co tutaj wybrałeś ze swojego serduszka na listę. To jest zespół, który nazywa się Tindersticks. Tindersticks gościł na OFF-ie w 2000 bodajże 13 albo 12, już nie pamiętam, po jednej z ostatnich płyt, zresztą świetnych. Tindersticks to jest taki zespół, który nie obniża lotów. W zasadzie każda jego płyta jest bardzo dobra. Natomiast ja wybrałem utwór pod tytułem Teeny Tears z ich debiutu i to była ta płyta i chyba co wtedy w tamtym czasie ja tak na okrągło słuchałem, ale no, myślę, że to był Tindersticks na pewno w pierwszej trójce i to była płyta, którą słuchałem na okrągło. No bardzo też jakby wnikający w moje potrzeby emocjonalne zespół. Także Teeny Tears, Tindersticks. Czwórka.online, wybór Artura Rojka i ja już teraz zapraszam Was na drugą godzinę audycji Nocny Transport. Artur z nami zostaje i do północy nadal będzie serwował utwory ze swojej playlisty. Czwórka.online z Zamilskiej, Nocny Transport, grupa na Facebooku, także słyszymy się już niebawem. Czwórka, Polskie Radio, Nocny Transport, przed mikrofonem Zamilska. Zapraszam do północy, ponieważ ze mną wciąż mój wspaniały gość Artur Rojek. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Artur Rojek, chłopak ze Śląska. Nie ciągnie cię do Warszawy? Jak nie ciągnie, to wsiadam w pociąg i przyjeżdżam. Natomiast tak na stałe to nie, nigdy nie było takiej potrzeby. Był taki jeden moment w moim życiu wiele lat temu, kiedy myślałem, że mógłbym więcej robić, a w miejscu, w którym byłem, nie widziałem za bardzo możliwości dla siebie i to był taki bardzo intensywny czas takiej mentalnej przeprowadzki, ale finalnie w praktyce do tego nie doszło. Po czym rok później wymyśliłem OFF i okazało się, że jest dużo do zrobienia, więc zostałem na Śląsku, jestem tam do dzisiaj i nie mam takiej potrzeby na razie, żeby się stamtąd wyprowadzać. Poza tym ta odległość się już tak, może w sensie geograficznym nie, ale w sensie psychicznym ona się już bardzo mocno zmniejszyła i to nie jest dla mnie problem funkcjonować trochę na styku jakby tych miast, jeżeli jest taka oczywiście potrzeba. Także nie.
No ja się nie dziwię, bo jakbym miała się wyprowadzić z Warszawy, to bym tylko i wyłącznie wróciła z powrotem do Katowic. A ty ja jesteś z bardzo Katowic? Z Zawiercia. A, nie wiedziałem. Widzisz, a mieszkałam w Katowicach. A, Także no. Stąd ta czapka. Stąd ta czapka. Artur, muzycznie, to jest twój wybór, oddaję tobie pałeczkę. No, kolejny mój wybór to będzie Christian Fenech. Zniknęła mi playlista i teraz nie wiem, jaki utwór mam. A nie, już widzę. Rivers of Sand. Rivers of Sand. To jest utwór związany z takim okresem w życiu, kiedy ja dosyć dużo grałem za granicą i pamiętam, że to było tuż po koncercie w Zurichu. Bardzo wczesnym rankiem wyszedłem na zewnątrz, żeby zobaczyć miasto, bo akurat ten cały przejazd po różnych miastach i różnych krajach w tamtym czasie był taki, że wieczorem odbywał się koncert, nie było jakby za bardzo czasu, żeby zobaczyć miasto, więc ja to miasto postanowiłem zobaczyć rano. I wyszedłem rano i chodziłem ulicami Zurichu jeszcze zanim to miasto się obudziło i postanowiłem, że posłucham w tym czasie płyty, która nosiła tytuł Venice. To była jedna, chyba druga płyta Fenesza w jego karierze. Fani Fenesza niech mnie poprawią, może się mylę. To była muzyka, która mi bardzo mocno współgrała z tym, co w tamtej części miasta, bo nie byłem w stanie obejść całego Zurichu, ale w tamtej części, w której byłem, to mi ze sobą bardzo mocno współgrało, bo z jednej strony było to miasto wypełnione przez tą pustkę, może przez tą poranną atmosferę, taką przyjazną, bardzo pociągającą melancholią, a z drugiej strony było to miejsce dosyć nowoczesne, industrialne. No i ten utwór bardzo dobrze w tą atmosferę wszedł, więc stąd postać Christiana Fenecha teraz. Czwórka.online, wybór Artura Rojka, Fenech. Bardzo lubię tę kompozycję, muszę ci przyznać. Artur, powiedz mi, czy tobie się kiedyś zdarzyło, bo ty jesteś teraz postrzegany jako taki melancholijny bardzo muzyk. Teraz, tak, nie wiem czy teraz, zawsze tak było. Ale tak naszło mnie takie pytanie, czy zdarzyło ci się kiedyś napisać wesołą piosenkę? Nie, nie, wesołą piosenkę nie, ale czy podczas koncertu zdarzyło ci się, nie wiem, skoczyć na publiczność, wiesz, czy rozumiesz moje pytanie? Znaczy to, że śpiewam piosenki, które zapamiętywane są przez ludzi jako melancholijne, to nie znaczy, że wszystkie piosenki takie są. A druga rzecz, to, że ludzie znają mnie z takich piosenek, nie znaczy, że ja na koncertach też taki jestem jak w tych piosenkach. Dlatego pytam. Więc oczywiście, że tak, koncerty to jest zupełnie inna atmosfera niż te wybrane piosenki, które są kojarzone z tym mną, melancholikiem. Tak, udało mi się. To nie był mój zwyczaj. Natomiast kilka razy takie rzeczy się wydarzyły. No, na moich koncertach się wydarzają inne też rzeczy. Niekoniecznie muszę skakać publiczność. Ale moje koncerty są bardzo ekspresyjne. No, ja bardzo lubię scenę. Myślę, że lubię scenę bardziej niż samo pisanie piosenek. To prawda, jest coś w tym. Że koncerty to jest chyba jednak największa nagroda za naszą pracę. Teraz muzycznie z mojej strony płyta, nie wiem czy kojarzysz taki zespół Cross Record, to też jest moje ostatnie odkrycie i przyznam, że zakochałam się w tym zespole, jest zespołem akustycznym, nie elektronicznym tym razem i tworzą tak wzruszające moim zdaniem kompozycje, no mnie po prostu coś, któraś struna jest uruchamiana bardzo odpowiednio przez ten zespół, posłuchajmy. Czwórka, Polskie Radio, ze mną wciąż Artur Rojek. Cross Record, jak ci się podobało? Fajne. Fajne. Wiesz co, no, po jednej piosence to ja za dużo nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że fajne. O, widzisz, to jesteś z tych takich ambitnych, którzy muszą przesłuchać cały album i poznać artystę. No myślę, że też czasami trudno jakoś wnikliwie ocenić utwór po jednym przesłuchaniu. To różnie. Czasami są takie utwory, które jesteś w stanie powiedzieć coś więcej, natomiast są też takie utwory, które
które potrzebują bliższego poznania. Ja tak mam bardzo często. To się Nawet bardzo często zdarza ceni. mi się, że jestem po pierwszym przesłuchaniu w stanie skrytykować coś bardzo, po czym przy drugim przesłuchaniu wszystko odwołuję. Też mam tak z płytami zazwyczaj, które nie podchodzą mi za pierwszym razem, bardzo na nie narzekam, a potem się okazuje, że nie mogę się od danej płyty uwolnić. Bardzo często mam taką sytuację właśnie w radio, ale bardzo się ceni to, co mówisz, że nie ocenia się tak po jednym utworze, bo wiesz, żyjemy w dobie w ogóle chyba muzyków jednonumerowych i w ogóle takiej recenzji bardzo skrajnej. Po jednej nutce już ludzie oceniają. Coś w tym jest. No tak, no wszyscy się dzisiaj spieszą, no dlatego. A ja wybrałem taki utwór akurat, który jest takim utworem, którego trudno ocenić po jednej nutce. To prawda. Dlatego, że druga nutka następuje 5 sekund później. Arvo Part. Bardzo znana i legendarna postać muzyki współczesnej. Ja Arvo Parta znam najlepiej z płyty Alina. To jest taka bardzo minimalistyczna, bardzo prosta i bardzo piękna płyta, w której kompozycje Arvo Parta są oparte głównie o fortepian. I z tej płyty wybrałem utwór pod tytułem Spiegel im Spiegel. Bardzo proszę. To był wybór Artura Rojka. Mam nadzieję, że nie posnęliście. Bardzo, bardzo piękna kompozycja. A jak posunęliście, to przynajmniej przy jakiejś fajnej muzyce. Dokładnie tak, bo teraz będzie To będzie brutalnie. pobudka. Będzie teraz pobudka. Zdecydowałam się teraz na zespół, który dobrze znasz i ma piękną historię na ofie, ten zespół Horror. Tak. Koncert na autobusie. Na Ciężarówce. ciężarówce. Tak, no tak jak już tutaj wspominałem poza anteną, były trzy rzeczy, trzy zespoły, które nie zmieściły mi się w line-upie i już nie miałem dla nich miejsca i pomyślałem, że jedynym miejscem jest zrobić te koncerty w taki trochę dziki sposób. Ale nie za bardzo miałem też, nie byłem przekonany do pomysłu, żeby rozkładać im backline na chodniku, więc wymyśliłem, że zagrałem na ciężarówce. Zbudowaliśmy na ciężarówce taką platformę, która była sceną, w zasadzie była to scena. Montowaliśmy cały backline na backstage'u, po czym ta ciężarówka wyjeżdżała z backstage'u w stronę publiczności, parkowała, podpinała się pod agregat prądotwórczy i wyskakiwał zespół i grał koncert dla zaskoczonej publiczności, bo te koncerty nie były jakoś szczególnie anonsowane. Nikt za bardzo nie wiedział, kto na nich wystąpi. W tamtym czasie, kiedy to robiliśmy, każdego dnia występował inny zespół. Wystąpił Horror, wystąpił Acid Arab i zespół Problem, którzy byli wtedy już po pierwszej płycie. I wszystkie te koncerty były niesamowite, natomiast Horror rzeczywiście był wyjątkowy, bo to był horror, naprawdę. To ja generalnie po pierwsze obawiałem się o to, że czy wszystko wytrzyma, bo oni się zaczęli wspinać po tej platformie, po tym rusztowaniu, zaczęli skakać na ludzi. Byli tacy jakby taki Iggy 20 lat temu, ale razy 5. Oj. Bo ich było tam 5 na scenie. Albo 4, już nie pamiętam. W każdym razie świetny koncert. Przeżyli wszyscy. Publiczność była zachwycona. Koncert został przez naszego fotografa Karola Grygoruka dokładnie sfotografowany. Mam to wszystko udokumentowane. I to jest naprawdę coś niebywałego. To są takie najbardziej ofowe zdjęcia z 13-letniej historii festiwalu. No horror to zdecydowanie zespół, który jeńców nie bierze. Bardzo żałuję, że nie było mnie na edycji OFA, kiedy grał zespół Horror. Bardzo tych panów chciałabym zobaczyć na żywo. Może jeszcze raz się zjawią. No to jest rzeczywiście bardzo live'owy zespół. Tak, oni trochę na pograniczu punk rocka, trochę takich panów, nie wiem czy znasz zespół Duet Clipping. Tak, znam, bo też Taki. byli na Ofie. A, no tak, faktycznie, no tak. Ja widziałam Clipping chyba na Unsoundzie, albo gdzieś za granicą, nie pamiętam, też na żywo Torpeda. Twój wybór teraz, kolejny, Arturze. Tłumacz się. No
przejdę może do takich rzeczy bardziej obecnych dla mnie, bo tak wcześniej mówiłem o rzeczach, które mają ze sobą jakąś historię związaną sprzed lat, natomiast teraz przejdę do rzeczy bardziej współczesnych. Co prawda też jest jakaś historia, bo artysta, którego chciałbym teraz zaprezentować, to nie jest artysta, którego poznałem niedawno, tylko znam go od wielu lat i należy do takiej grupy moich ulubionych wykonawców. Ostatnia jego płyta nosi tytuł Carrie and Lowell. To jest ostatnia jego taka w zasadzie nowa płyta, bo po tej płycie okazały się różne składanki, b-sidy i tak dalej. Ale ta ostatnia jego nowa płyta z nowymi piosenkami pochodzi sprzed trzech albo... Tak, nie, sprzed trzech lat. I o ile wcześniej, bo mowa o Sufjanie Stevensie, o ile wcześniej Sufjan Stevens miał różne okresy, nie wszystkie jego płyty były równe. Natomiast na każdej znajdowała się jakaś wybitna piosenka. To na płycie Carrie and Lowell znajdują się piosenki tylko wybitne dla mnie, jeżeli chodzi o klimat, historię, jaka tym piosenkom towarzyszy, mówię do tej lirycznej części płyty. Więc z tej płyty wybrałem utwór, który mi tutaj właśnie zniknął, jego nie widzę. Fourth of July. No właśnie, to ten utwór wybrałem, Sufjan Stevens. Sufjan Stevens i wybór Artura Rojka za Zamilskie i Nocny Transport, grupa na Facebooku. Ja wam muszę jeszcze tylko jedną rzecz taką powiedzieć, że my dzisiaj z Arturem ogłosimy mojego następnego gościa, ale zrobimy to później, nie teraz jeszcze. Audycja trwa do północy, także zapraszam, polecam zostać do końca. To teraz mój wybór, Bill Wright. Nie wiem, czy kojarzysz taki duet. Nie znam. Oni są bardzo... Poznam. Oni są bardzo tacy nierówni. Albo wydadzą świetną piosenkę, albo bardzo, bardzo złą. I oni tutaj, że z tego co pamiętam, nie chcę skłamać, ale pochodzą oba z Wielkiej Brytanii. I jeden z nich jest producentem typowo dubstepowym, drugi elektronicznym. I bardzo słychać, jak nawzajem się próbują razem przepchać z tymi swoimi umiejętnościami muzycznymi i typami. Także może teraz Bird Rights. Czwórka, Polskie Radio. Ze mną wciąż Artur Rojek. Rozmawiamy o festiwalu, rozmawiamy o muzycznych inspiracjach. No to Artur, teraz wybrałeś kolejny bardzo piękny numer, ale melancholijny znowu. Takie piosenki lubię. To jest dziewczyna, która ma 23 lata. Ja z nią spotkałem się z jakieś 3 lata temu, kiedy wydała swój debiutancki album, ale spotkałem się na zasadzie takiej, że mignął mi gdzieś jej nazwisko i ktoś po koncercie, chyba na Primavera Sound, powiedział mi, że był, że widział i że to było bardzo fajne, ale ja potem na długi czas o niej zapomniałem, aż w ubiegłym roku ukazała się jej druga płyta pod tytułem Turn Out the Lights. I ta płyta rozpoczyna się utworem, tak mi się wydaje, że rozpoczyna się utworem Appointments. Albo to jest drugi utwór, Appointments. W każdym razie otwarcie tego albumu i potem co się dzieje dalej spowodowało, że ja bardzo mocno się wkręciłem w tą muzykę i bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podobają jej piosenki i strasznie żałuję, że nie zagra w tym roku na Offie, bo to jest niewątpliwie jej czas teraz. To jest taki moment, w którym myślę, że wielu ludzi odkrywa Julian Baker, która w następnym roku już będzie na pewno zjawiskiem dużo szerzej znanym niż dzisiaj. Co nie znaczy, że też nie zagra już nigdy na festiwalu. Myślę, że jak będzie trafię w termin i w rozpiskę taką europejskich koncertów jej w następnym roku, to na pewno. Tymczasem utwór pod tytułem Appointments, Julian Baker. Julian Baker to był wybór Artura Rojka, oczywiście. Same takie długie i smutne. Ja wybieram szybkie i krótkie. Dobrze, to teraz z mojej strony taka prześmieszna sytuacja. Don Leisure, nie wiem, czy kojarzysz go. Utwór Proper Weirdo. I zdecydowałam się na niego tylko dlatego, że
usłyszałam płytę, która posiada około 25 utworów. Myślałem, że lajków. Nie, 25 utworów, przy czym to jest, uwaga, jeden i jedyny, którego da się słuchać. Okay. Proper Weirdo, czyli jeden z 25 numerów, jedyny pana, który się nazywa Don Leisure, utwór, którego można słuchać. Jest to bardzo przyjemna kompozycja. Podobnie jak teraz twój kolejny wybór. Tak, no w przypadku tego projektu tam jest więcej piosenek, których można słuchać. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to jest artysta grający bardzo fajne i bardzo wpadające w ucho piosenki, natomiast one są dosyć nietypowe. Są zaśpiewane bardzo charakterystycznym głosem. Chłopak ma co prawda 19 lat. Natomiast jego umiejętności kompozytorskie i wrażliwość muzyczna powodują, że bliżej mu do takiego bardzo alternatywnego, ambitnego kierunku popu niż klasycznych piosenek popowych, z jakimi mamy na co dzień do czynienia. Na swoim koncie ma na razie tylko jedną płytę. Płyta nosi tytuł Harmless Melodies. Czekamy na jego nowe nagrania, a z tego, co do tej pory wydał, posłuchajmy utworu pod tytułem A Little While. Yellow Days. Bardzo proszę. Jeszcze dodać chciałeś? No tak, bo to jest jeden z artystów, bo o niektórych opowiadałem, że się pojawili. Christian Fenech był nawet kiedyś kuratorem sceny. Tindersticks pojawił się w 2012 czy 2013, natomiast Yellow Days pojawi się w tym roku. To jest jeden z artystów, których ogłosiłem kilka dni temu. Jeden z kilku młodych odkryć, o których w tym roku usłyszy świat, a myślę, że w przyszłości mających szansę stać się artystami bardzo popularnymi, a jednocześnie też zachowującymi duży artyzm w tym, co robią. A to jest naprawdę sztuka i niewielu zespołom się to udaje. Arturze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niestety już musimy kończyć. Dziękuję. Chciałbym tylko jeszcze za zaproszenie. Ogłosić razem z Tobą, że w następnym tygodniu zjawi się w studio czwórki w Nocnym Transporcie pewien pan, z którym się znasz. Tak. Mój niepisany wujek, połowa duetu Skalpel. Moi drodzy, za tydzień będzie Igor Box, także zapraszam za tydzień w środę od 22 do północy. Artur, jeszcze na koniec twój wybór. Jestem taka grzeczna prowadząca, że oddaję kolejkę. Proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. Na temat tej artystki nie mam zbyt dużo do powiedzenia. Znam tylko dwie jej płyty. To będzie z ostatniej płyty. Dziewczyna nazywa się Nadia Reid. Przepiękne piosenki w takim duchu country. A ja lubię bardzo country. Naprawdę? No, ale tego typu country. Moim gościem był jeszcze raz Artur Rojek. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wspaniałą setlistę i za to, że wpadłeś do nas do studia. Dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy jakiejś okazji, na pewno na off-festiwalu. Myślę, że tym razem przyjadę jako słuchacz w końcu. Może się uda. Zapraszam. Dziękuję jeszcze raz za Zamilskie i Nocny Transport. Czwórka Polskie Radio. Dobranoc. Dobranoc.